Witam Państwa na kanale Nowe Spojrzenie. Dzisiaj druga część moich ulubionych cytatów z Emila Ciorana. Już wiem, że będzie również trzecia część. Także już teraz zapraszam Państwa. I dzisiaj zaczynamy od cytatu bardzo krótkiego. Pochodzi on z książki Zeszyty 1957-1972. I Cioran w którymś momencie pisze tak. ja to... I odmawiam i to jest taki bardzo króciutki cytat który mi się spodobał bo on oddaje można powiedzieć całą filozofię Emila Ciorana no, że on po prostu już tak od początku odpuścił to wszystko i z boku obserwował życie, jak obserwator życia i to jest takie rozbrajające wszyscy są zaskoczeni, odmawiam odmawiam, tak jedno słowo, które wyjaśnia bardzo, bardzo wiele. No chyba nie, nie trzeba tutaj tłumaczyć, pokażę to rozumie. Po prostu odmawiam. Kolejny cytat pochodzi z tej samej książki, czyli z zeszytów 1957 72. I to jest taki oto cytat: gdyby nie idea, że świat został sfuszerowany, widok niesprawiedliwości dziejących się pod każdą władzą nawet z obojętniałego przyprawiłby ob, obłęd. No, tutaj po prostu Cioran mówi, że świat jest rzeczywiście jest strasznie niesprawiedliwy, no, ale on jest to w stanie tylko sobie jakoś tak wytłumaczyć, poprzez to, właśnie, że świat jest jakiś taki przypadkowy, sfuszerowany, nie jest jakimś takim miejscem cudownym, jak się to zwykle mówi na pewno nie jest stworzony przez logicznego i dobrego Boga. I tylko tak to można sobie wytłumaczyć, że jest tyle niesprawiedliwości, bólu i cierpienia, tak? Kolejny cytat z książki Rozmowy z Cioranem. Cytuję Emila Ciorana. Ludzie nie mogą sobie wyobrazić, by ta historia nie miała bodaj szczypty sensu. Historia ma bieg, ale nie ma sensu. No tutaj chyba też nie trzeba tłumaczyć. on po prostu mówi, że że życie nie ma sensu, ale ludzie nie są w stanie sobie tego wyobrazić, nie chcą się z tym pogodzić, w ogóle nie, nie dopuszczają tego do, do, do swojej głowy, po prostu. No. On tutaj zwraca uwagę, że, że to, że historia ma swój bieg, to wcale nie oznacza, że, że ma jakiś sens, po prostu. Ech, jedziemy dalej. Tym razem będzie już czwarte. dzisiaj cytat z Ciorana, to będzie z książki Wyznania i Anatemy. Cytuję Emila Ciorana. Stosunki międzyludzkie są tak trudne, ponieważ stworzono je, żeby obić gębę drugiemu, a nie żeby nawiązać wzajemny kontakt. No, tak to jest prześmieszny też cytat, i no rzeczywiście, tutaj Cioran pozbawiony zbudzeń... Yy nie zauważa, że jakby się tak przypatrzeć wszystkiemu, no to stosunki międzyludzkie są tak trudne, właśnie dlatego, że je tak stworzono po prostu, tak? No, to nawet w Biblii gdzieś jest napisane, że Bóg stworzył świat po to, żeby się wszyscy pokłócili ze sobą, i tak to trochę wygląda. Kolejny cytat z książki o niedogodności narodzin. Cytuję. Gdy spotykamy się z kimś znów po wielu latach, powinniśmy usiąść naprzeciw siebie twarzą w twarz i przez kilka godzin z rzędu nic nie mówić, tak by obustronne zakłopotanie mogło w milczeniu rozkoszować się samym sobą. No tutaj jest to taki cytat trochę może mało zrozumiały, ale ja go odczytuję tak, że. Po prostu tutaj Cioran chciał powiedzieć, to, że najlepiej widać bezsens życia i upływ czasu, szybki upływ czasu, właśnie wtedy, gdy spotykamy się z kimś po wielu latach. Widzimy wtedy człowieka już no, często ze zniszczonym zdrowiem, zniszczoną cerą, pozbawionego złudzeń mającego mniej energii niż w młodych latach, brzydszego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i rzeczywiście to jest takie, takie potwierdzenie, można powiedzieć, tego, co on cały czas o tym mówi, o tym bez sensie życia, że to do niczego dobrego nie zmierza i tak dalej, więc o tym jest właśnie ten cytat. Kolejny cytat z tej samej książki o niedogodności narodzin. Cytuję. Ten... Kto obawia się śmieszności, nie zajdzie daleko ani w dobrym, ani w złym, nie dorośnie do swoich talentów, nawet gdyby miał szczyptę geniuszu, i tak byłby skazany na przeciętność. No tak, to jest rzeczywiście bardzo dobry y, cytat. I rzeczywiście, on jest bardzo trafny, dlatego dlaczego, y, dlatego, że po prostu. Ciorno to zauważa, że żeby cokolwiek osiągnąć, zajść daleko i żeby ujawnić wszystkie swoje talenty, to trzeba się wyzbyć po prostu nieśmiałości. Nie, nie obawiać się tego, że się będzie śmiesznym, nie obawiać się konfrontacji z opiniami itd. itd., itd. To jest chyba, każdy to chyba rozumie. No jeśli tylko będziemy się choć trochę tego bać, no to, no to nigdy po prostu no nie ujawnimy siebie, nie ujawnimy swoich talentów, nie odkryjemy się, będziemy zawsze robili wszystko na półgwistka, półkępkiem. No, nie możemy po prostu się bać. I tu ten cetat bardzo dobrze o tym mówi. Także tutaj, dla wszystkich, którzy chcą robić karierę, to powinni sobie bardzo dobrze przyswoić ten cytat. Właśnie, bo on jest niezwykle trafny i właśnie mądry. Szczególnie w dzisiejszych czasach, to, to, to jest wyjątkowo trafny. Kolejny z tej samej książki o niedogodności narodzin. Cytuję: Na moje, jak tam sprawy, leciwa pokojówka odpowiada, nie zatrzymując się, po staremu. Ta super banalna odpowiedź poruszyła mnie prawie do łez. No, tutaj tu się ujawnia też ym, ten talent taki humorystyczny Emila Ciorana, bo on no, rzeczywiście w jakimś tam hotelu przebywał i pokojówka mu tak właśnie odpowiedziała, że po staremu. No, czyli <laughs> to czego się spodziewać po życiu, tak? No, czego się. No, niczego, no, no po prostu dziesiątkami lat się robi to samo. <laughs> I właśnie tutaj w tym cytacie to jest świetnie pokazane. Cały ten, ten bezsens, tak? Tej całej krzątaniny, i, i dlatego to tak Emila Ciorana to rozmawia, bo on tym żyje, on to doskonale rozumie. I jeśli ktoś po prostu mu współgra z tym, co on myśli, no to, 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 to <ścoughs> jest to wyjątkowo, prawda, ujmujące i, i śmieszne, tak? No. Kolejny, kolejny cytat z, z, z książki Rozmowy Ścioranę. Cytuję. Czuję się niewygodnie w istnieniu, nie tylko w kulturze, ale w ogóle w istnieniu. No tutaj Cioran po prostu mówi o tym, że on się czuje źle na świecie, w życiu, i to nie tylko dlatego, że kultura wymaga od niego różnych zachowań. Bo wiadomo, że kultura no, wymusza na człowieku różne rzeczy, to jest jakieś tam cierpienie, prawda? Trzeba się ładnie odzywać, ładnie ubierać. No to wszystko wymaga energii, dużego wysiłku. Ale to nie tylko dlatego jest mu ciężko, ale też dlatego, że po prostu samo istnienie jest dla niego ciężkie. Tak? Krzątanie się wokół siebie, samego, chociażby no, i tak dalej. Kolejna, kolejny cytat z książki Rozmowy z Cioran. Cytuję Ciorana. Ja wiem dokładnie tylko jedno. Wszyscy jesteśmy na świecie tylko po to, by za pośrednictwem niekończących się złudzeń zadawać sobie wzajemny ból. No tutaj jest taki cytat rzeczywiście dosyć smutny. I Cioran po prostu mówi, że poznał naturę ludzką tak głęboko, i dobrze, że po prostu już nie ma żadnych złudzeń. No, no, po prostu ludzie będą się ranić do skończenia tego świata, nie ma innej opcji, bo, to, bo po prostu jest taka konstrukcja świata, taki jest mechanizm i koniec kropka. Jedni bardziej, e, inni więc mniej. E, mogą być czasy łagodniejsze, mogą być czasy bardziej okrutne, ale zawsze będziemy się mniej lub bardziej ranić zadawać sobie wzajemnie ból, bo po prostu jest to nieodzowne. No to, 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 to jest immanentna część życia. Kolejny cytat, też z książki Rozmowy z Cioranem. Cytuję Ciorana. Skoro jednak zaakceptował Pan własne istnienie, musi Pan zaakceptować prostytucję. Dla mnie każdy, kto nie popełnia samobójstwa, w pewnym sensie prostytuuje się no i tu jest rzeczywiście gigantyczny wręcz ym, cytat moim zdaniem bardzo trafny, ale oczywiście tutaj 90% ludzi się z tym nie zgodzi, bo ludzie są zakłamani, bronią swojej reputacji i to, to się nie zgodzą, ale to oczywiście jest prawdziwy cytat, każdy y, dogłębnie myślący człowiek zgodzi się, że tak jest, czy ono po prostu tu mówi, że istnienie wymaga pójścia na różne kompromisy które inaczej można nazwać często po prostu zwyczajną prostytucją tak, no Musimy lizać tyłki wielu osobom, na przykład czy chcemy, czy nie chcemy. I chociażby to, tak? I rzeczywiście tutaj, dla, dla mnie każdy, kto nie popełnia samobójstwa w pewnym sensie prostytuuje się. No niestety tak. No mniej lub bardziej tak podlizujemy się, musimy coś udawać ciągle, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że każdy rozsądny człowiek to rozumie, ale oczywiście 99% ludzi zaprzeczy, że tak jest. No oczywiście, a jak? Dobrze, jedziemy dalej, następny cytat z książki Pokusa Istnienia. Emil Cioran pisze tak. Gorzknieje się tylko w sąsiedztwie człowieka. Ci, którzy dedykują mu swe myśli, badają go lub pragną mu pomóc, wcześniej czy później zaczną nim gardzić, odczuwać doń od razu. Mocny cytat. Tutaj Cioran po prostu mówi tak, że człowiek jest po prostu istotą straszną. Trzeba go tylko dobrze poznać. To wtedy się pozbywa człowiek złudzeń w stosunku do człowieka. No i taka jest prawda. Tylko po prostu często my po prostu nie chcemy poznawać drugiego człowieka głęboko. Ale, ale to nie trzeba drugiego człowieka poznawać. Wystarczy zanurzyć się w siebie głębiej i tam zobaczymy różne nuty, i, i nie będziemy mieli żadnych złudzeń co do człowieka. E, proszę Państwa, teraz kolejny cytat. E, tym razem będzie to cytat z książki. Zaraz Państwu powiem, bo to to będzie cytat z książki Zeszyty 57 72. Bardzo fajny cytat. E. Cytuję: Każdy żyjący jest ambicjonerem. To jego przekleństwo. Skutkiem tego, że jesteśmy ambitni, odczuwamy upokorzenie i wstyd. Jestem szczęśliwy tylko wtedy, gdy moje ambicje rozpływają się, usypiają. Gdy się budzą, znów ogarnia mnie niepokój. To, co nazywa się życiem, jest stanem ambicji. Instynkt samozachowawczy także jest ambicją na poziomie najniższym, najpowszechniejszym. Kret drążący podziemne korytarze jest ambitny. Ambicja jest wszędzie. Nie ma jej tylko na twarzach umarłych. No, myślę, że to przez wszystkich rozumiany dobrze cytat. Po prostu podstawą życia każdego człowieka jest ambicja, bez ambicji po prostu no, nie miałby siły wstać z łóżka, zrobić kroku, i wszystko, co żyje, po prostu jest ambitne. Tak można powiedzieć, trochę przenośnie, w szerokim tego słowa znaczeniu. Wszystko, co żyje, jest ambitne, bo musi być ambitne, żeby, żeby żyć. tak? Nie da się bez ambicji żyć. Ale tutaj Cioren zauważa, że to jest też przekleństwo, dlatego że, że po prostu ambicja no, to powoduje ciągły stan jakiegoś niepokoju człowieka. Unieszczęśliwia go, no bo cały czas coś chce robić, coś chce zdobywać. Czuje jakiś niepokój, sam nie wie, czego chce. Kolejny cytat z książki Wyznania i anatemy. Cytuję, jak niebywale musiano się nadziwić w mrokach i smrodzie jaskiń. Zrozumiałe jest zatem, iż wegetujący w nich malarze woleli unieśmiertelniać zwierzęta niż twarze swoich bliźnich. <grywka> no tak, 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 tutaj Cioran zauważa, że na e, tych na starożytnych malowidłach często właśnie są zwierzęta, a nie ludzie. I on to tak prześmiewczo właśnie powiedział, że, że wie dlaczego tak jest. No po prostu człowiek to jest nieznosną, nieznośną istotą. Pod każdym względem nieznośną istotą, tak. Poci się, śmierdzi, no ale też i jego mentalność, jego zachowanie, jego emocje są nie do przyjęcia są straszne. I kolejny cytat, też z książki Wyznania i Anatemy. Emil Cioran pisze. Nic tak nie rozśmiesza, jak usłyszeć słowo cel, kiedy się kroczy w kondukcie pogrzebowym. No tak, no tutaj rzeczywiście chyba nie ma czego tłumaczyć. Jeśli ktoś mówi o celu, yy, idąc w kondukcie pogrzebowym, no to, no to rzeczywiście się troszkę ośmiesza, bo, bo, bo jedynym celem w życiu to tak naprawdę jest śmierć, yy, proszę Państwa. I może ostatni, albo przedostatni cytat na dzisiaj z książki Wyznania i Anatemii. To trochę nawiązanie do już y, cytatu, który był w, w pierwszej części. Cytuję: Zrobiwszy przegląd tych, którym powinno się zazdrościć, można dojść do wniosku, że nie chciałoby się z nikim zamienić na los. Tak reagują wszyscy. Jak zatem wyjaśnić, że zazdrość jest najstarszą i najmniej zużytą ułomnością? No właśnie tutaj Cioran potwierdza te swoje wcześniejsze właśnie to, co pisał, że, że zazdrość jest fundamentalną tutaj cechą człowieka i po prostu no zazdrości, niezależnie od tego, że nawet nie ma czego zazdrościć, to zazdrości drugiemu człowieku. A poza tym, no, po raz kolejny tutaj mówi, że po prostu. Jak się dobrze przepaczyć każdemu człowiekowi, to, to, to nie ma komu zazdrościć, bo możemy zazdrościć pojedynczych rzeczy, pojedynczych cech czy tam zalet, ale, ale jak spojrzeć na całość, to, 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 to jest takim byśmy się nie zamienili na los, no bo każdy umiera, każdy cierpi, każdy ma wady, jakieś choroby, ma plusy, ale i ma minusy, więc. No i może ostatni cytat z książki Kwiatowanie cytuję. Księgarnia medyczna na wystawie na pierwszym planie szkielet spląnąłem z, z obrzydzenia. No tak, tutaj jest pokazana właśnie ta niechęć Emila Ciorana do człowieka, i rzeczywiście no, szkielet, który jest podstawą człowieka, można powiedzieć, jest czymś wstrętnym, ochydnym. Jak się tego nie brzydzić. <noise> Dziękuję za uwagę.